Rozpytywał potem o wszystkich. Interesował się zwłaszcza Zosią. Opowiadałam mu, jak sobie radzimy. Potem przyszedł strażnik, oświadczył, że widzenie skończone. Emil wyszedł. Głowę miał pochyloną, ręce w kieszeniach i ani nie obejrzał się na mnie. Nie chciałam wierzyć, że go zamordują. Wnosimy podanie do Rady Państwa o ułaskawienie. Ja, córki, ojciec i brat. Marysia poszła do sądu, a tam oznajmiono jej, że nasze podania zostały odrzucone. Jakże wiele człowiek może znieść. Kilkakrotnie jeszcze jeździłyśmy do Warszawy. Próbowałam odnieść pieniądze do więzienia, nie przyjęli. W sądzie nie chcieli za nic powiedzieć, żadnego pisma, żadnego zaświadczenia, zawiadomienia. W tej niepewności żyliśmy przez wiele miesięcy, aż przyszedł list z Londynu od stryjecznego brata Emila, Stanisława. Pisał, że powinnam znać całą prawdę, że Emila już zamordowali w więzieniu 24 lutego 1953 roku. Przeżyłam i to. Skąd brałam siły, nie wiem. Ta niesłychana zbrodnia uszła karze. Oprawcy nie zostali napiętnowani i skazani. W 1957 roku Janina Fildorfowa wniosła podanie o wskazanie miejsca pochowania męża. Prokuratura odpisała, że miejsce jest nieznane. Ustaliła z córkami, że ułożą płytę symboliczną. Wniosła podanie o zezwolenie, ale dopiero po 2 latach uzyskała je od wojska, bo był to wtedy cmentarz wojskowy. Zarząd wyznaczył jej miejsce. Nie chcieli się zgodzić na żaden inny napis, jak tylko Emil Fildorf Nil, daty urodzenia i śmierci oraz krzyża Virtuti Militari nie dopuszczono. 28 marca 1957 rok. Wczoraj zjawił się Liechtenstein, który mnie, a właściwie nas, od roku poszukiwał, żeby opowiedzieć o swoim zetknięciu z Emilem na Mokotowie. Nie wyglądał wcale na rabina, nic w sobie nie miał z osoby duchownej. Taki zwykły człowiek, rudawy, bardzo szczupły, o inteligentnych oczach. Spotkali się na ogólnej celi po przeniesieniu tam Emila, który przez 23 miesiące przesiedział w okropnie małej celi, ciemnej, bez stołka ani stołu, gdzie musiał siedzieć na podłodze. To była specjalna cela numer 11. Głodzili go tam i zadręczali śledztwami. Nie bili jednak, nie torturowali, bo jak powiada rabin, i tak wiedzieli, że to nic nie pomoże. A poza tym, oprócz, wiadomo było im także, że będzie skazany. Panie muszą być dumne z takiego męża i ojca. To był taki niezwykły człowiek. Takich było na Mokotowie może 10, a może nawet i tylu nie było. Do takich zaliczam Kostka Biernackiego i adiutanta Bora Jamont-Krzywickiego. Umarli obaj. Nie wiem, czy można dawać wiarę wszystkim doniesieniom tego rabina. Nie wiem, ale zapisałam.
tych kilka tysięcy oficerów Wojska Polskiego zamordowanych po wojnie. Wśród nich on był najwyższy rangą, zastępca dowódcy Armii Krajowej. Trzeba go wspominać nie tylko przy okazji okrągłych rocznic jego śmierci, jego męczeństwa, trzeba go przypominać co roku. Do dziś tak mało o nim wiemy, tak mało o nim się mówi, właśnie dlatego, że on nigdy się nie dał złamać tej władzy sowieckiej i został przez to przeklęty. Dotyka to dlatego dziś nadal nas, bo osoby, które dokonały tej zbrodni, stalinowscy sędziowie, do dziś nie zostali osądzeni. Niektórzy z nich jeszcze żyją. Niedawno zmarła w Anglii pani Helena Wolińska, która też dostawała cały czas emeryturę od państwa polskiego do końca swoich dni. I uważam, że to też po prostu dotyka współczesności. Widać, że sprawa jest niezałatwiona. Armia Krajowa nie skończyła walki i Solidarność podjęła i też nie skończyła. I następne pokolenia będą jeszcze musiały walczyć. Wobec tego przychodzę tutaj, żeby po prostu przedłużyć to i dać świadectwo prawdzie. Tutaj realizuje się powiedzenie, gdy walka o wolność raz się zaczyna, z krwią ojca przychodzi na syna. Myślę, że będziemy co roku pamiętali o generale Nilu, o tym generale, który powiedział w 40 roku: Nil desperandum, nie rozpaczajcie, będzie lepiej. Nigdy nie widziałam Emila płaczącego. Nigdy. Nie mogę sobie nawet wyobrazić. Ciemno mi się robi przed oczami, jak o tym myślę. Nie myśleć. Nie myśleć. Nie myśleć. Ale pamiętać musimy.